zwróciłam uwagę, niedawno słuchałam w Radiu Wnet u pana Skowrońskiego, pana, on się nazywa chyba Grupa Lubański, którego, on był wynalazcą czy pomysłodawcą takiej firmy e-bilet, którą to firmę po prostu doprosił jakiegoś współudziałowca, który go oszukał, zabrał mu tę firmę, pieniądze i opisywał naprawdę niesamowite, nie do wierzenia sytuacje, kiedy właśnie ten nieuczciwy jego wspólnik pozywał go do sądu, podawał nieprawdziwy adres. Na ten adres orzekano wyroki zaoczne. On się dopiero dowiadywał, ten pan właśnie Lubański, z różnych innych źródeł i właściwie tą metodą ten człowiek został doprowadzony do tego, że stracił firmę, stracił mieszkanie. Komornicy zabrali mu wszystko, mieszka u kogoś innego i mimo, że potem kolejne sądy przyznawały mu rację, to było nie do odkręcenia. Natomiast pan Lubański uważa, że tutaj była absolutnie pełna wiedza sędziów i że oni tutaj sobie po prostu, jest to rodzaj takiej jakiejś kompletnego lekceważenia ludzi i bez żadnego pochylenia się nad nimi. Ja go poprosiłam, żeby on przedstawił, skierował sprawę i będę pilotowała. I prosiłam również o podanie nazwisk sędziów konkretnych, dlatego że nam nie starczy opisanie i napisanie, że w sądzie okręgowym to byłem po tak, albo taką sprawę miałem i tutaj przegrałem i jak te sądy działają. Nazwiska. I proszę bardzo, przysyłajcie państwo do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, dlatego że tutaj ta Krajowa Rada przyglądać się będzie. Być może nazwiska tutaj nam powiedziano o sądzie, o Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie, który jest niezwykle jakoś dziwnie zasłużony dla niszczenia po prostu polskich przedsiębiorców. Ja nie oskarżam nikogo, tylko powtarzam opinie tutaj różnych przedsiębiorców właśnie i być może będą się nazwiska pewne pojawiać. Ja proszę o przedstawianie nazwisk, wyroków, sygnatur akt i konkretnych zarzutów. Tylko to muszą być konkretne zarzuty, a nie to, że wyrok jest w naszym odczuciu niesprawiedliwy. Tylko takie, które rzeczywiście uwiarygadniać mogą, że sędziowie nie do końca postąpili uczciwie. Poza tą komisją, o której tutaj pan redaktor pytał, pan mecenas pytał, i są jeszcze inne komisje. Komisja do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i to rozumiem, że tutaj będziemy się przyglądać. To jest ta komisja, która będzie badała zapewne również sprawy, które dotyczą już odpowiedzialności. Być może po komisji etyki tutaj będą niektóre sprawy trafiały. Panie profesor, jestem też w tej komisji. Ja się chciałem zapytać taką rzecz, bo pojawiła się też taka nowość. Myślę, że to się spodoba słuchaczom i wszystkim, że posiedzenia KRS-u, czyli Krajowej Rady Sądownictwa, są transmitowane na żywo. Właśnie, one są normalnie poprzez internet, o ile dobrze pamiętam, są transmitowane. A czy państwo przewidujecie, żeby te posiedzenia tych komisji, czy tych podkomisji, czy by ktoś mógł tam przyjść, czy może by były transmitowane? Czy jest taka możliwość? Wie pan, się wydaje, że posiedzenia Krajowej Rady, Krajowa Rada jest tylko, obraduje plenarnie, natomiast na posiedzeniach komisji, na przykład Komisji Odpowiedzialności Dyscyplinarnej, czy Etyki Zawodowej, mogą być omawiane sprawy prywatne zupełnie, które nie powinny być ujawniane, no to rozumiem, i to jest zastrzeżone. I to w większości, więc transmitowane są posiedzenia plenarne, na których my te sprawy omawiamy, tylko wyłącza się tutaj możliwość transmisji, kiedy bardzo prywatne, rodzinne, dotyczące chorób i tego typu sprawy są, wtedy się wyłącza, ale wszystkich innych będzie, mam nadzieję, że albo jeszcze przepraszam, tutaj panie redaktorze, panie mecenasie powiem, oprócz tej komisji do spraw skarg, wniosków, petycji, którą obywatele tak zwani, czyli osoby, które czują się pokrzywdzone, ale i petycje, które mają jakieś propozycje, jest powołana również Komisja Etyki Zawodowej Sędziów i tutaj też jestem w tej komisji, podobnie jak w tej, o której przed chwilą mówiłam. I jeszcze jedna komisja do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów, której też jestem. Nie mówię tutaj tego jakoś złośliwie, ale chcę powiedzieć, że jest tutaj w tej komisji również pan poseł Stanisław Piotrowicz, jest pan sędzia Johan, przedstawiciel prezydenta, pan sędzia Mitera, rzecznik prasowy i mam nadzieję, że bo to jednocześnie pokazuje, że na 2, 3, 4, 5, 6 komisji, aż 3 zajmują się wreszcie realnie
postawami sędziów, ich właściwie sposobem orzekania, naruszania, czyli właściwie zajmują się tymi działaniami, które są najczęściej skarżone i które sprawiają, że z tego powodu, czyli nadużyć o charakterze dyscyplinarnym, etycznym, sędziowie, najczęściej wymiar sprawiedliwości jest niezwykle krytykowany i zdaje się, że polski wymiar sprawiedliwości ma jedną z najgorszych opinii w Europie, jako sądy niesprawiedliwe po prostu. Pani poseł, proszę powiedzieć, a kiedy będziecie wybierali nowych sędziów? Bo to jest chyba główna kompetencja Krajowej Rady kandydatów na sędziów, Krajowej Rady Sądownictwa. I czy tutaj zmieni się coś? Bo ja myślę, że to obywateli interesuje ten sam proces, prawda? Jak się ktoś zgłasza, w jaki sposób to jest, jak to się odbywa. Czy ja wiem z tego, co mi inni członkowie KRS też opowiadali, że no, odbywają się takie przesłuchania, prawda? Chyba online. Czasami konferencje, przesłuchania osobiste i tak dalej, bo to jest chyba jeden z ciekawszych etapów i pól działalności KRS-u, no bo wybieramy sędziego, to jest moim zdaniem bardzo... Wszystkich szczebli, z wyjątkiem Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo ważny moment. Jak to, tu się coś zmieni? Macie Państwo jakieś opóźnienia? Mam nadzieję. Opóźnienia to nie my mamy. My nie mamy opóźnień, tylko polityka Ministerstwa Finansów prowadzona była w taki sposób, żeby uniemożliwić poprzedniej Krajowej Radzie powoływanie w ostatniej chwili, właściwie prawie na ślepo, przepychanie osób. Okazywało się później, że dużo tam było kuzynów, krewnych, znajomych, albo osoby, które nie powinny być, albo no, prezentują podobne środowisko, już powiem, polityczne, no bo do tego właściwie tak możemy ci sędziów oceniać. Natomiast procedura wygląda, my nie mamy żadnych zaległości i sędziowie nawet tutaj w KRS-ie użalali się i mówili, że o, w ich sądach to nie ma komu sądzić, że tu blokuje Krajowa, nie Krajowa Rada, tylko Ministerstwo Finansów. Ja rozumiem tę politykę i ministerstwo czekało, minister Ziobro czekał i teraz, kiedy jest Rada, jest można powiedzieć no, pewien no, nie patronat, tylko jest wybrana przez obywateli i środowisko sędziowskie rzeczywiste, nie w jakichś takich nie do końca przejrzystych procedurach. Te sprawy są uruchamiane, mamy wyznaczane już zespoły i będziemy tu oczywiście badać. Akta przychodzą o zapotrzebowanie i ogłoszenie o wolnych miejscach ogłasza minister sprawiedliwości, który tutaj wskazuje nam. Natomiast my otrzymujemy papiery, materiały, dokumenty. No i w tych dokumentach ja na to, no, co do tego, no skarżyłam się wcześniej zawsze, dlatego że być może sędziowie mają rozeznanie swojego środowiska, natomiast tak zwani politycy, czyli osoby, które nie są sędziami, mają niezwykle ograniczone możliwości oceny takiego sędziego, ponieważ ustawa... Kandydata. Tak jest, sędziego, ale sędziego, bo to najczęściej już jest sędzia, albo asesor, albo referendarze, to są różne osoby. Właśnie chciałem się zapytać o to, bo na świecie generalnie są dwa modele. Jeden to jest taki model, że zostaje się sędzią. Ale ja chcę dokończę. My dostajemy tylko, ustawa przedstawia bardzo formalne wymagania, w oparciu o które trzeba kandydata na sędziego przedstawić. Środowiska się znają i wiedzą, że ten sędzia to jest właściwie sądził tak, albo że były do niego zastrzeżenia. My nie wiemy o tym. I tu chcę powiedzieć właśnie, że to, na co ja się skarżyłam, że my w istocie nie mamy realnej, rzeczywistej wiedzy o tym, kim jest dany kandydat, jak on sądził, czy były na niego skargi, czy to jest osoba, która politycznie się udzielała i tak dalej. I to też zobaczymy, jak to będzie w tej KPF, w tej teraz nowej Radzie. Ja będę bardzo się upierała i uważam, że powinien być stworzony ustawowo mechanizm taki, który pozwoli na przykład dopuści informacji obywateli na temat danego sędziego przed powołaniem. Jeśli ktoś ma jakieś skargi, tak jak przed ślubem, czy ktoś zna przeszkody dla zawarcia małżeństwa, czy ktoś zna przeszkody, być może w niektórych sytuacjach, być może dla niektórych rad. Jeśli ktoś zna powody, dla których ta osoba nie powinna być powołana na stanowisko sędziego, uważam, że do Sądu Najwyższego, do sądów okręgowych, do tych wyższych instancji, ludzie zainteresowani, jeśli będą wiedzieli, że taka możliwość jest, na pewno będą się zgłaszali i dopiero wtedy będę miała pełną wiedzę o sędziach. Za zupełnie innym modelem, trochę bardziej jawnym, ale ja się chciałem zapytać o coś innego. Mamy te dwa modele. Jeden to jest taki asesorski, powiedziałbym, że żeby zostać sędzią, to trzeba skończyć pewną szkołę i to właściwie gwarantuje w 100% zostanie sędzią. A drugi jest amerykański, że to jest koniec kariery. I ja myślę, że w Polsce tak naprawdę stworzono jak taki dualizm, kiedyś będziemy musieli się zdecydować, a Państwo będziecie mieli szansę wybrać nie tylko spośród tych referendarzy, ale też spośród byłych pełnomocników albo pełnomocników, którzy chcą zostać sędziami. I chciałem się
właśnie o to zapytać, a powiem zupełnie szczerze, ja uważam, że były pełnomocnik będzie lepszym sędzią niż referendarz. Dlaczego? Dlatego, moim zdaniem, bo on się, on żył do tej pory na wolnym rynku, w sensie nie był zatrudniony przez organy państwowe. I chciałem zapytać, jak pani myśli, bo pani jest tylko jednym z członków KRS-u. Czy będzie tak, że KRS w tym momencie będzie wybierał więcej osób, które do tej pory działały na wolnym rynku, czyli wykonywały inny zawód niż sędzia i nie były zatrudnione przez Skarb Państwa? W poprzedniej kadencji, muszę powiedzieć, sędziowie bardzo niechętnie przyjmowali osoby spoza środowiska. Adwokaci, prokuratorzy, radcowie prawni, nie powiem, że byli na straconej pozycji, ale musieli być bardzo dobrze jakoś tam w ustawieniu, użyję tego określenia, i jakoś to musieli sobie wcześniej ułożyć. To były rzadkie przypadki, czy dyrektorzy jakichś izb urzędów skarbowych do sądów administracyjnych. Natomiast to, że teraz mamy ta szkoła, nowa ustawa przewiduje, że aplikanci po skończeniu szkoły tej w Krakowskiej, te osoby mają pewne zatrudnienie, pewne powołania. Wynika również z tego, ja to rozumiem na dzień dzisiejszy, z konieczności wymiany, moim zdaniem, wymiany kadry, to znaczy odmłodzenia tej kadry, wprowadzenia ludzi, którzy być może jeszcze nie są bardzo politycznie umocowani, ale też tu można mieć pewne wątpliwości. Dlaczego? Dlatego, że kto był nauczycielem tych młodych kadr? No byli ci starzy sędziowie, jak wiemy, potem dorabiali tam na tych różnych odczytach, prelekcjach, aplikantów wszystkich. Dorabiają sędziowie, wiemy po Sądzie Krakowskim Okręgowym Prezesie, że to są ludzie, którzy wpajają im nienawiść na przykład polityczną do nas, bo to wiemy po sposobie od zachowania na przykład pana sędziego Żurka. Wiemy skądinąd, bo osoby, które tej szkoły niektóre kończą, mówiły nam, że właśnie jesteśmy bardzo ostro krytykowani. Reformy, które chcemy wprowadzić, są krytykowane. Takie osoby przychodzą potem, mają przyjść do sądu. Więc ja rozumiem, że trzeba tutaj wymienić pokolenie, trzeba zrobić miejsce dla nowych. Będziemy zatrudniać i tutaj pan minister przygotował i reforma i przygotował miejsca, będą te osoby zatrudnione. Natomiast uważam, że rzeczywiście powinno być, tak jak pan mówił, pierwsza rzecz, nie można być sędzią poniżej 36 roku życia. Uważam, że poniżej 36 roku życia to jest po prostu jest za mało praktyki. No to nie wystarczy z książki wyczytać. Sama wiem po studiach, kiedy sama byłam zaraz po studiach, aplikację zrobiłam sędziowską i muszę przyznać, że poza tym, że byłam biegła i zdałam, prawda, tam był sędzia pani Pawela, który tam nie podobały mu się moje poglądy, chociaż na piątki poznawałam, ale powiedział, że stawia mi czwórkę, bo wyczuwa się nieugruntowanie wiadomości, bo skrytykowałam po prostu tam reformy takie polityczne, które tam wprowadzano. W każdym bądź razie sama wiem, że ja nie miałam po prostu wiedzy, ja sama nie potrafiła prowadzić rozprawy i uważam, że tak jak pan umiejętności. Proszę? To są umiejętności też interpersonalne, które się nabywa z czasem. Które się nabywa. Trzeba w tym świecie bywać. I ja osobiście uważam, że ta granica 36 lat, ale to jest moja prywatna opinia, to nie jest opinia Prawa i Sprawiedliwości, no powinna tu być taką barierą dla umożliwienia sądzenia, a po drugie powinno się dopuścić świeżą krew również z innych zawodów, które znają realia często lepiej niż sędziowie odseparowani, którzy mają ogromne poczucie wyższości, którzy mają się za bogów, którzy jak no, pewien sędzia mówi, że sędzia może zniszczyć człowiekowi życie, rodzinę, dom i doprowadzić go po prostu do śmierci. Więc ja myślę, że tu potrzeba szczególnie osób odpowiedzialnych i mam nadzieję, że może kiedyś uda się włączyć również inne zawody i doprowadzić do tego, że będzie to zwieńczenie kariery, a nie pierwsza praca, jaką można prawniczą dostać. Dziękuję bardzo pani profesor za tą opowieść o tym nowym KRS-ie. Szanowni państwo, naszym gościem była pani Krystyna Pawłowicz, członek Krajowej Rady Sądownictwa, poseł PiS na Sejm. Ja dziękuję państwu bardzo. Dziękuję do usłyszenia. Artur Wtórczyk. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Dobry wieczór w świecie w powiększeniu w Polskim Radiu.
Radiu 24. Witam Państwa, Piotr Pogorzelski. Ze mną w studiu jest Piotr Stępiński z portalu Business Alert. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Porozmawiamy trochę o trójkącie Polska, Unia Europejska, Stany Zjednoczone w kontekście zerwania w zeszłym tygodniu przez Waszyngton porozumienia jądrowego z Teheranem i porozmawiamy także o gazociągu Nord Stream 2, dlatego że te wszystkie sprawy jakoś się ze sobą łączą. Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz spotkał się wczoraj w Waszyngtonie z sekretarzem stanu Mike'iem Pompeo. Po tych rozmowach szef polskiego MSZ powiedział, odnosząc się właśnie do omawianej przez nas kwestii, musimy być z innymi członkami Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wymiar gospodarczy, bo Unia w tym zakresie decyduje o podejmowanych działaniach. Natomiast jeśli chodzi o wymiar strategiczny i bezpieczeństwa, rozumiemy też obawy Stanów Zjednoczonych wywołane właśnie polityką Iranu. Jak my możemy rozumieć te słowa i co jest dla Warszawy teraz ważniejsze, czy zachowanie dobrych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, które wspierają nas w walce z gazociągiem Nord Stream 2, czy też interesy polskich spółek, które no, planowały właśnie biznes w Iranie. Interesy powinny być zawsze wyważone, ale też bym nie wartościował na to, czy powinniśmy mieć tutaj partnera, czy my tutaj sojusznika, im więcej sojuszników, tym lepiej tutaj jako w Europie, Unia Europejska jako też silny partner i partner z Ameryki, który też jest między innymi poprzez stacjonowaniem w Polsce amerykańskich wojsk jednym z gwarantem bezpieczeństwa naszego kraju. Także nie wartościowałbym w tej sytuacji tego, kto na kogo bardziej trzeba stawiać, tylko patrzył właśnie z perspektywy tego, jak zapewnić bezpieczeństwo w tym kontekście. Dobre relacje zarówno z Unią Europejską, jak i ze Stanami Zjednoczonymi są jak najbardziej pożądane. No ale chyba to jest dość trudne, jednak sytuacja sprawia takie wrażenie sytuacji trochę albo-albo. Tak, ale proszę zauważyć, że jeżeli mówimy o kwestii irańskiej, owszem, Donald Trump zapowiedział wypowie porozumienie nuklearne, ale też dał czas Iranowi do ustosunkowania się do tej sytuacji. Tak na dobrą sprawę teraz mamy premię strachu, przewidujemy, co się może wydarzyć potencjalnie, ale de facto jeszcze się nic takiego na dobrą sprawę nie wydarzyło. Owszem, ten premię strachu także jest widoczna na rynku naftowym, ropa osiąga historyczne maksima od końca 2014 roku, więc cały czas poruszamy się w kwestii napięć tego, co może się wydarzyć, ale trudno jest w tym momencie ocenić, jak ostatecznie zachowa się Donald Trump. Proszę zauważyć, że w przypadku Unii Europejskiej czy też Chin i Rosji w tej kwestii, jeżeli chodzi o przedłużenie porozumienia nuklearnego, wszyscy mówią jednym głosem. To jest właśnie nieliczny przypadek, kiedy właśnie Unia Europejska i Rosja mówią jednym głosem. Szkoda, że nie jest tak w przypadku Nord Stream 2, gdzie Rosja też by dostrzegła polityczne aspekty tego projektu. O Nord Stream jeszcze porozmawiamy. Rzeczywiście to jest trochę dziwny przypadek, że Rosja i Unia Europejska mówią jednym głosem, ale czy tak naprawdę ta sytuacja teraz, kiedy te ceny ropy poszły w górę, nie jest korzystna dla Rosji? Znaczy jest dla nich korzystna, bo większa, dosyć istotna część dochodów rosyjskiego budżetu właśnie pochodzi z handlu ropą. Z drugiej strony Rosja ma dosyć silne powiązania gospodarcze z Iranem, więc nie do końca jest jej też na rękę sytuacja, w której Iran miałby dosyć istotne problemy w wymianie handlowej. Proszę zauważyć, że rosyjskie spółki też chcą się angażować w irański sektor naftowo-gazowy, który po okresie długoletnich sankcji właśnie związanych z projektowanym przez Teheran programem jądrowym potrzebują wielomiliardowych inwestycji. Rosjanie wietrzą w tym swój interes i jeżeli możliwość nałożenia przez Stany Zjednoczone dodatkowych sankcji, no to nie byłoby to pomyśli w interesie Rosji, dlatego Rosji tak bardzo zależy, żeby to porozumienie było kontynuowane. Tak samo Unii Europejskiej, jak też przecież przedstawiciele Komisji Europejskiej zapowiedzieli, że interesy w przypadku nałożenia sankcji będą dążyli maksymalnie do tego, aby interesy europejskich spółek działających obecnie w Iranie były w jak największym stopniu zabezpieczone. Tak, tylko że to jest dość trudne, bo spółki są europejskie, ale na przykład jeśli chodzi o produkcję samolotów, one też wykorzystują części amerykańskie, więc w momencie wprowadzenia sankcji chyba to było trudne do ominięcia.
więcej na tym napięciu wyciągnie korzyści. Unia Europejska już mówi o tym, że trzeba z Iranem także rozmawiać o innych problemach, takich, które postulują Stany Zjednoczone, czyli na przykład rosnąca rola Iranu na Bliskim Wschodzie, w tym też w Syrii, czy też w Jemenie, także o programie rakiet balistycznych. Ale ja bym chciał, żebyśmy wrócili trochę do ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza w Stanach Zjednoczonych. W czasie tej wizyty minister stwierdził, że obecnie Waszyngton używa presji dyplomatycznej na firmy europejskie, by wycofały się z projektu Nord Stream 2. W przyszłości, jeśli działania dyplomatyczne będą nieskuteczne, być może Stany Zjednoczone zastosują bardziej zdecydowane kroki związane z sankcjami. Czy rzeczywiście możliwe jest zastosowanie sankcji w stosunku amerykańskich, sankcji w stosunku do spółek europejskich zaangażowanych w projekt Nord Stream 2? Więc tak, Donald Trump posiada odpowiednie narzędzie, które umożliwiłoby mu nałożenie sankcji na spółki współpracujące z Gazpromem przy realizacji projektu Nord Stream 2. To mógłby spowodować nie to, że po pierwsze ograniczeń dofinansowania zewnętrznych źródeł, ale także uniemożliwić realizację tego projektu właśnie przez te spółki, które są w niego zaangażowane. Już zresztą przedstawiciele niektórych z partnerów Rosjan przy tym projekcie zapowiadało, że w razie nałożenia sankcji są gotowe, rozważają wycofanie się z tego projektu, więc Donald Trump fizycznie posiada narzędzie, które mogłoby w pewien sposób nie tylko zablokować, ale co najmniej opóźnić ten projekt. A wracając do tej presji dyplomatycznej, to pragnę podkreślić, że nie po raz pierwszy Stany Zjednoczone dosyć krytycznie odnoszą się do rosyjskich projektów, których głównym celem jest uzależnienie różnych części Europy jako całości od dostaw rosyjskiego surowca. Wcześniej przecież Waszyngton popierał projekt Południowego Korytarza Gazowego, czyli projektu kilku gazociągów, którym docelowo już całkiem długo gaz z nadmorza Kaspijskiego popłynie na południe Europy. Wspierają także nasz projekt Baltic Pipe, wspierali terminal chorwacki LNG, więc widać zaangażowanie przynajmniej w sferze dyplomatycznej, jeżeli chodzi o poparcie dla między innymi Polski, która widzi w tym uzasadniony sposób nie tylko zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, ale bezpieczeństwa rozumianego stricte largo. Także Stany Zjednoczone to jest pozytywny na pewno sygnał, ale na razie nie należy się chyba spodziewać, że Amerykanie będą w stanie w tym momencie zablokować ten projekt. Dość dużo się mówi w przypadku Nord Stream 2 o zagwarantowaniu tranzytu przez Ukrainę, ale chyba rzadko się mówi o tym, że tak naprawdę nie oznacza to, że ten gaz dalej popłynie przez Polskę i trafi do Polski, że większość tego gazu i tak teraz do Unii Europejskiej przez Ukrainę trafia na Słowację. Czy to nie jest taki sposób na rozbicie tego sojuszu polsko-ukraińskiego, zagwarantowanie tranzytu Ukrainie, ale co wcale nie oznacza, że Polska też na tym skorzysta? Znaczy, w kwestii tranzytu gazu przez Ukrainę podejrzewam, że musielibyśmy poświęcić osobną audycję i to nie krótką, ale w tym momencie tak, tranzyt rosyjskiego gazu jest realizowany do Europy przez Morze Bałtyckie Nord Streamem 1, właśnie przez Polskę Jamałę, no i przez Ukrainę. Rosjanie chcą, tak zaplanowali pierwotnie, że w 2019 roku oddadzą jednocześnie Nord Stream 2, oddadzą drugą nitkę Turkish Stream i tym sposobem ominą Ukrainę jako państwo tranzytowe. Już wiemy, że do 2019 roku Nord Stream 2 nie powstanie z bardzo prostego powodu, bo nie będzie miał na lądzie, gdzie odebrać tego gazu, więc tak czy owak tranzyt gazu przez Ukrainę będzie zachowany przynajmniej w perspektywie najbliższego czasu. I temu będziemy musieli poświęcić odrębną audycję. Kończymy Świat w powiększeniu. Moim gościem był Piotr Stępiński z portalu Business Alert. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Powtórka programu. Autopromocja. Kulisy spraw to program o nie do końca wyjaśnionych wątkach głośnych spraw. Zapraszam do słuchania w piątek o godzinie 19.15. Radosław Jankiewicz. Autopromocja. Środek tygodnia.
przed nami. To jest poranek 24, a właściwie startuje poranek 24, bo na zegarach zbliża się godzina 6. A to oznacza, że czas na informację dnia ma Joanna Skrzypiec. Jak skutecznie walczyć z pseudokibicami? Politycy i służby chcą skutecznych zmian w prawie. Dziś ostatni dzień matur pisemnych i egzamin z języka mniejszości narodowej. Olga Tokarczuk z Międzynarodową Nagrodą Bookera. Rząd, Policja i Polski Związek Piłki Nożnej chcą zmian w prawie, aby skuteczniej walczyć z pseudokibicami. Konkretne propozycje ma przygotować specjalny zespół roboczy powołany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pracę zespół rozpocznie dziś. To m.in. reakcja na niedzielne burdy na stadionie Lecha Poznań w czasie meczu z Legią Warszawa. Wczoraj w tej sprawie w trybie pilnym obradowała Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. W Radzie wzięli udział ministrowie, członkowie PZPN i przedstawiciele służb mundurowych. Uczestnicy ustalili, że konieczna jest większa współpraca między klubami a policją w trakcie meczów. Specjalny zespół roboczy ma też przygotować konkretne propozycje zmian w prawie. Szczegółów nie podano, nieoficjalnie mówi się o takich propozycjach jak wprowadzenie policji na stadiony, wyższe kary finansowe, a nawet nadajniki dla ludzi z zakazami stadionowymi. Sprawa zamieszek stadionowych poruszona została również na wczorajszym posiedzeniu rządu. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że ministrowie dokonują szybkiej analizy rozwiązań europejskich w sprawie przeciwdziałania wybrykom pseudokibicowskim. Premier dodał, że będzie dążył do wyeliminowania tego zjawiska. Mateusz Morawiecki nie wykluczył, że Polska może sięgnąć do drastycznych rozwiązań, podobnych do tych stosowanych w przeszłości przez Wielką Brytanię. Rząd Margaret Thatcher wprowadził m.in. dożywotnie zakazy stadionowe dla najbardziej agresywnych pseudokibiców. Karol Surówka, Polskie Radio. Przypomnijmy, niedzielne spotkanie Lecha z Legią nie mogło zostać dokończone, ponieważ kilkadziesiąt osób wyłamało ogrodzenie i wbiegło na boisko. Rzucono także racę na murawę. Do wczorajszego wieczora zatrzymano 17 osób. W Gorlicach w Małopolsce spotkają się dziś prezydenci Polski i Słowenii Andrzej Duda i Borut Pahor. Najpierw będą dwustronne rozmowy, a w południe odsłonięcie pomnika upamiętniającego żołnierzy słoweńskich poległych w czasie I wojny światowej. W uroczystości mają także uczestniczyć ministrowie obrony obydwu krajów. Dzisiejsza uroczystość została przesunięta o jeden dzień z powodu opóźnienia wylotu prezydenta Andrzeja Dudy ze Stanów Zjednoczonych. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o sprzedaży detalicznej w kwietniu. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek spodziewa się dość wysokiego odczytu, choć podkreśla, że tym razem trudno prognozować, jakie dane GUS pokaże. Jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną w kwietniu, to podstawowym pytaniem pozostaje, jak na wyniki tej sprzedaży przełożyły się 4 niehandlowe niedziele. Kwiecień był jedynym miesiącem na przestrzeni całego tego roku, gdzie właśnie przez 4 niedziele sklepy były zamknięte. Nie było też świąt wielkanocnych, święta wielkanocne przypadały na początek kwietnia, więc konsumenci dokonywali zakupów w marcu i tam rzeczywiście wyniki sprzedaży detalicznej były wysokie. Monika Kurtek dodaje, że są czynniki, które mogą w kwietniu zwiększać sprzedaż. Jest szansa, że w związku z bardzo licznymi promocjami przed niehandlowymi niedzielami w przypadku dużych sklepów i dużych sieci dyskontowych konsumenci dokonywali zakupów jakby na zapas i to mogło zrekompensować te niehandlowe niedziele. Dane o sprzedaży detalicznej w kwietniu GUS opublikuje o godzinie 10. Dziś ostatni dzień matur pisemnych i egzaminy z języka mniejszości narodowej, białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego oraz języka mniejszości etnicznej, łemkowskiego i języka regionalnego kaszubskiego. Dziś także matura w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych. Zdający mieli do wyboru egzamin z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii lub matematyki. O godzinie 14 odbędzie się egzamin z historii muzyki. Maturzyści w szkołach ciągle zdają egzaminy ustne. Szkoły przeprowadzają je według swojego harmonogramu. Wyniki matur pisemnych uczniowie poznają 3 lipca. Od wczorajszego wieczora na liście pisarzy wyróżnionych brytyjską nagrodą Międzynarodowego Bookera jest Polka. Olga Tokarczuk otrzymała tegoroczne wyróżnienie za powieść Bieguni. Pisarka wykorzystała tę okazję, by opowiedzieć naszemu korespondentowi o swojej pierwszej wizycie nad Tamizą. Wizycie, którą dziś uważa za symboliczną. Odrobina magicznego realizmu. Tego wieczora, wchodząc na scenę, zwycięska Olga Tokarczuk miała przy sobie talizman. Takie malutkie kolczyki. Kolczyki kupione w Londynie ponad 3 dekady temu, na samym początku drogi. Byłam wtedy w szkole językowej tutaj i dorabiałam sobie jako pokojówka w hotelu. Za pierwsze pieniądze kupiłam te kolczyki, odświeżyłam je i założyłam je dzisiaj
myśląc, że przyniosą mi szczęście. I rzeczywiście przyniosły. Ten wieczór i ta nagroda dają poczucie symbolicznego domknięcia, mówi pisarka. Myślę, że to taka piękna jest parabola, która pokazuje, że zaczynamy jako młodzi ludzie z całą taką wizją, tym, kim będziemy, ale też jak się upieramy w tym, co robimy, no to możemy spełnić te marzenia. Międzynarodowy Booker to nagroda podwójna, doceniająca fakt, że dzieło ostateczną formę przyjmuje też dzięki tłumaczowi. Stąd automatyczne wyróżnienie przypada też Jennifer Croft, która z biegunów uczyniła Flights. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To dodam jeszcze, że w pierwszym etapie do konkursu zgłoszono ponad 100 utworów. Gratulujemy oczywiście. I jak to się okazuje, książka nawet po 10 latach od wydania może odnieść gigantyczny sukces, jeśli tylko ktoś ją dobrze przetłumaczy. 6 minut po godzinie 6, a po ranku patrzymy w niebo, patrzymy na mapę pogodową i co widzę? Dużo słońca i tu mówię o północnej Polsce. Niestety ta południowa jeszcze z chmurami, to się będzie wyrównywać w ciągu dnia, drodzy Państwo, spokojnie. 8 stopni w Koszalinie, 9 w Bydgoszczy, tyle samo w Toruniu, 13 w Warszawie, 13 też w Łodzi, ale tu już zaczynają się pojawiać takie delikatne chmurki. Nie wiem, czy Państwo dzisiaj już wstali, jechali właśnie w Łodzi, w Warszawie, w Białymstoku, w Lublinie i w Jeleniej Górze na przykład i oczywiście w okolicach tych miast do pracy, to takie powietrze jakieś mało przejrzyste było. To się nazywa dolna mgła fachowo. Synoptycy tak na to mówią. To taki efekt dzisiaj o poranku jest, takiej dolnej mgły, lekko zamglonego powietrza, ale on minie spokojnie. Pełne zachmurzenie w tej chwili nad Katowicami, Krakowem i Zakopanem, tam 14-13 stopni. Czy będzie dzisiaj padać? To jest podstawowe pytanie. Będzie odpowiedź, brzmi: w północnej połowie Polski zachmurzenie mało umiarkowane, w południowej zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i miejscami tam przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie też z gratem. Wczoraj takie gradowicie nad Żeradowem przeszło po południu. Prognozowana wysokość opadów to 25 mm. Temperatura maksymalna od 21 stopni na północy, 23 w centrum, do 25 na południu. Chłodniej jak zwykle na wybrzeżu od 15 do 18, a wiatr do tego słaby, wschodni, północno-wschodni. Jeszcze sprawdźmy ciśnienie o poranku. W barometry w stolicy wskazują 1006 hektopaskali i to ciśnienie rośnie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Kalendarium historyczne. 23 maja 1998 roku zmarł Tony Halik. Podróżnik, dziennikarz, producent filmowy, reżyser, współautor popularnego cyklu telewizyjnego Pieprz i Wanilia, który realizował z żoną Elżbietą Dzikowską. Tony Halik był częstym gościem Polskiego Radia. W 1975 roku opowiadał, jak Indianie Jibaros w Ekwadorze podczas wioskowej narady wybrali go głównym wojownikiem, czyli Czapaiku. Wojownicy zbierają się, wszyscy dają swoje pretensje w stosunku do innych sąsiednich wiosek i piją malukłę. To jest wywar z korzeni roślin, które powodują haluzynację. Prawie że mnie zmuszono do picia. Po wypiciu malukły zacząłem tak dobrze mówić po hiwarosku i opowiadać takie pretensje do innego szczebla, że wybrano mi Czapaiku. Tony Halik pozostawił po sobie ponad 400 filmów dokumentalnych, napisał 13 książek i zgromadził ogromną ilość pamiątek z podróży, które weszły w skład kolekcji Muzeum Podróżników w Toruniu. My musimy tak kormoranno na przykład, spokojnie, po cichu. O. Już mistrzostwa świata blisko, będzie wielka gra. Ludzie mówią, ludzie wierzą, Polska szansę da. 12 lat temu zmarł Kazimierz Górski, legendarny trener reprezentacji Polski w piłce nożnej. Pod jego kierownictwem nasza reprezentacja osiągnęła największe sukcesy w historii polskiego piłkarstwa. Złoty medal olimpijski w Monachium w 1972 roku, trzecie miejsce podczas finału Mistrzostw Świata w 1974 i dwa lata później srebrny medal olimpijski w Montrealu. Zwycięska reprezentacja przeszła do historii pod nazwą Orły Górskiego. Kazimierz Górski po latach podkreślał, że mecz z Anglią na Wembley to była najważniejsza gra w dziejach polskiego futbolu. Ten mecz to była specyfika w 100-letniej historii piłki nożnej Polski. Pytają się do dzisiaj, dlaczego myśmy się bronili? Ja nigdy zespołu nie ustawiałem na defensywę. Broniliśmy się, bo przeciwnik był dobry. Po przejściu na emeryturę Kazimierz Górski został honorowym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. W 2001 roku otrzymał najwyższe odznaczenie Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej – Złoty Order Zasługi FIFA. W 2006 roku prezydent Rzeczpospolitej uhonorował go krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Kalendarium
mundialu. Z pierwszym miejscem mundial w Rosji. My wygrywa. Pięknie, pięknie. Nie no, mamy szansę oczywiście, jak najbardziej. Trzymam kciuki. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. No i patrzymy w kalendarz. Środa, 23 dzień maja, 143 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt. O 4.30 zeszło w Warszawie zajdzie. O 20.35. 16 godzin 5 minut trwać będzie dzień. Imieniny obchodzą Emilia, Iwona, Leontyna, Lucjusz, Lucja i Zbysław. Najlepsze życzenia od Polskiego Radia 24. A teraz powiemy, o czym powiemy. O czym będzie w porannym programie. Na początek będą mosty. Ale nie te międzykulturowe, tylko te jak najbardziej rzeczywiste, budowane, brakuje mostów. Mają one stymulować równomierny rozwój kraju. Właściwie w porównaniu do ostatnich kilkudziesięciu lat będzie to największy program budowy mostów w Rzeczpospolitej. Ale nie tylko mosty będziemy budować, budować będziemy też ogrodzenie wzdłuż wschodniej granicy Polski. Na razie zostały przygotowane dokumenty ze strony polskiej i EFSA wyda opinię, ekspertyzę i wtedy będziemy to analizowali. Myślę, że w lipcu, sierpniu powinna być. Podobno ponad 200 milionów takie ogrodzenie ma kosztować. Przed kim albo przed czym ma nas chronić? Powiemy przed godziną 7 jeszcze. Będziemy też w Baranowie, to na Mazowszu, gdzie dziś odbędzie się spotkanie mieszkańców gminy z pełnomocnikiem rządu do spraw budowy centralnego portu komunikacyjnego. Powinniśmy być już w trakcie wykupu gruntów, powinniśmy być w trakcie badań środowiskowych, powinniśmy być już po wyborze doradcy technicznego. A zapytamy, czy jesteśmy w takim razie? O 6.50 wywiad z ministrem spraw zagranicznych z Jackiem Czaputowiczem rozmawiał nasz korespondent w Nowym Jorku Wojciech Cegielski. Po 7.00 do naszego studia zawita Tadeusz Burzański. O 7.10 jego gościem będzie Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych. A o 7.38 w 24 pytaniach pojawi się i minister Jan Józef Kasprzyk. Z kolei po godzinie 8.00 debata poranka. Dziś zaproszenie do naszego studia przyjęli Eliza Olczyk z Tygodnika Wprost i Ryszard Gromacki z Telewizji Republika. Tak wygląda rozkład jazdy. 12 minut po 6.00 zaczynamy. Przegląd prasy. A zaczynamy od przeglądu tygodników, bo dzisiaj i Polityka, i Gazeta Polska. W Polityce na pierwszej stronie, no, prowokacyjnie powiem tak, najdłuższy protest 4 RP, niezłomni, desperacja rodzin, kalkulacje władzy, strony 6, 12, 21 o proteście osób niepełnosprawnych w Sejmie. Oczywiście na okładce i mama, i syn. Iwona Hartwich, liderka protestu niepełnosprawnych w Sejmie z synem Kubą na okładce dzisiejszej Polityki. Gazeta Polska, rosyjskie sieci wojny informacyjnej w Polsce i cień Kremla. No właśnie, czy ten cień Kremla przedłuża się, powiększa, zmniejsza i dokąd sięga w Polsce cień Kremla? Dowiemy się? Dowiemy. Zajrzymy do środka, do Gazety Polskiej, ale to nieco później. Na razie sprawdzamy tylko jedynki. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Wybory dopiero wiosną, ze znakiem zapytania. Trzeba szybko znowelizować kodeks wyborczy albo przełożyć jesienne wybory samorządowe na wiosnę, twierdzi Andrzej Maciejewski, szef Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego. PKW przyznaje, że zmiany w ustawie są konieczne. Ciekawe, jak to wszystko się skończy. Nasz dziennik, ignorowane ofiary. Polskie ofiary zbrodni niemieckich pozbawione są należytej pomocy prawnej. Gazeta Polska codziennie. Mafia lekowa w rękach CBA handel lekami na wielką skalę. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 7 osób, które kupowały z aptek leki na podstawie fałszywych dokumentów, by następnie wywieźć je za granicę. Dotyczyło to m.in. leków onkologicznych, przeciwdepresyjnych, przeciwcukrzycowych i przeciwnowotworowych, w tym leków znajdujących się w wykazie Ministerstwa Zdrowia jako zagrożone brakiem dostępności w Polsce. No i ten brak dostępności leków w Polsce jest w tym wypadku kluczowy. Do tego artykułu będziemy jeszcze po roku wracać. Dziennik Gazeta Prawna, biało-czerwoni na kolejnych misjach ze znakiem zapytania, gdzie tym razem mogą pojechać. I szantażyści firm jak przestępcy. Próby grożenia przedsiębiorcom karami za złe wdrożenie przepisów o ochronie danych RODO, przypomnę, wchodzą w piątek, będą traktowane jako przestępstwa. To już zaczyna być bardzo, bardzo kłopotliwe z RODO. Wczoraj gdzieś nawet mi na mail skoczyła jakaś oferta szkolenia, które trwało 3 godziny. Sukcesu nie przewiduję po takim szkoleniu. Pensje cięte nieudolnie, to Rzeczpospolita pierwsza strona, nie wszyscy samorządowcy stracą 20%. Najpierw muszą się na to zgodzić radni. Oczywiście coraz bliżej Solo, czyli nowych Gwiezdnych Wojen, właściwie nowych Gwiezdnych Wojen opowieści, Gwiezdny Biznes Disneya. Taka infografika, będziemy się temu przyglądać, kto zarabia. I tu stawiamy kropkę do faktu i Super Ekspresu sięgniemy za chwil kilka. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Przeciwny chciałbym powiedzieć, a idziemy dalej. Mają włożyć Polskę i stymulować jej równomierny rozwój. Rząd zapowiada program Mosty Plus. Za kilka lat w 9 województwach powstaną 22 nowe przeprawy. O szczegółach reportaż Polskiego Radia 24.
Następny płaskocznik. Nowe mosty połączą brzegi między innymi Wisły i Mielicy. Powstaną raczej poza największymi miastami, bo mają służyć równomiernemu rozwojowi, zapowiada premier Mateusz Morawiecki. My kładziemy na to ogromny nacisk, żeby rozwój był jak najbardziej zrównoważony. A to właśnie te tereny poza wielkimi aglomeracjami najbardziej potrzebują odpowiedniego skomunikowania. Właściwie w porównaniu do ostatnich kilkudziesięciu lat będzie to największy program budowy mostów w Rzeczpospolitej. Tak ważny dla ludzi, tak ważny dla solidarności, dla spójności społecznej. Będzie wspierał wszystkie inwestycje od początku do końca. Prowadzące je samorządy na żadnym etapie nie zostaną bez pomocy, zapowiada minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Będziemy zarówno finansowali przygotowanie dokumentacji, jak i samą inwestycję, jak i samą budowę nowych przepraw mostowych. Realizacja tego programu jest ściśle związana z realizacją naszej strategii rządowej, strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Dbamy o zrównoważony rozwój całego kraju, dbamy o spójność terytorialną, również o tę spójność terytorialną lokalną, czyli tak, żeby rzeki nie dzieliły, a żebyśmy dzięki infrastrukturze łączyli. Partnerami w realizacji tego programu będą samorządy. To samorządy będą realizowały te inwestycje. Będą one realizowane na drogach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich, czyli tam, gdzie samorząd ma swoją rolę. Pierwszy etap kwalifikacji do programu Mosty Plus już się zakończył. Rząd ma swoje rekomendacje w tej sprawie, ale nadal mogą zgłaszać się do niego gminy i powiaty, gdzie mostów brakuje. Pieniędzy będzie pod dostatkiem. Ponad 2 miliardy złotych będzie pochodziło ze specjalnego funduszu dróg samorządowych, zapowiada minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Fundusz ten będzie pozwalał na podpisanie umów na realizację przedsięwzięć nie tylko w zakresie realizacji inwestycji mostowych, ale również i drogowych na drogach samorządowych w cyklu dłużej niż rocznym. Dzisiaj pan minister Jerzy Kwieciński z Rasmusem uruchamia środki na wykonanie dokumentacji technicznej, zaś wykonawstwo już będzie finansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Mosty powstaną m.in. na Mazowszu, Podkarpaciu i w Lubuskiem. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A my teraz o tym 17 minut po godzinie 6, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński rozpoczyna drugą wizytę w Pradze. Po południu spotka się z premierem Czech Andrzejem Babiszem oraz przewodniczącym Izby Poselskiej Radkiem Bondraczkiem. To druga w tym miesiącu polsko-czeska wizyta na najwyższym szczeblu. Dwa tygodnie temu, przypomnimy, w Warszawie gościł prezydent Czech Miloš Zeman. A więcej o wyprawie Marka Kuchcińskiego do Pragi w relacji Karola Darurosa. Wzmocnienie Grupy Wyszehradzkiej, współpracy parlamentarnej i rozwój dobrosąsiedzkich relacji to główne tematy rozmów marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w Pradze. Szczególnie ważna w kontekście relacji polsko-czeskich i regionalnych jest współpraca w ramach Wyszehradzkiej Czwórki. Mówili o niej sporo podczas niedawnych rozmów w Warszawie prezydenci obu państw Andrzej Duda i Miloš Zeman. Czeski prezydent ocenił, że wobec Grupy Wyszehradzkiej podejmowane są próby rozbicia jej wewnętrznej spójności. Dlatego też prezydent Zeman wezwał do jedności Wyszehradu. Znamy na to, żeby Polsko-Czeska Republika Madziarsko... Oznacza to, że Polska, Węgry, Czechy i Słowacja powinny w ramach Unii Europejskiej tworzyć nierozdzielną jedność, która byłaby w stanie forsować wspólne interesy. Te interesy to według Miloša Zemana na przykład możliwość skutecznego sprzeciwu wobec unijnych planów polityki migracyjnej. Konieczność utrzymania jedności Wyszehradu akcentował też prezydent Andrzej Duda. Prezentując jednolite stanowisko, będziemy rzeczywiście liczyć się także i w innych gremiach, takich chociażby jak Forum Unii Europejskiej, gdzie w całym szeregu zagadnień Grupa Wyszehradzka jest razem. Polskie władze zachęcają Czechów również do włączenia się w inicjatywę Trójmorza. Jej przejawem ma być budowa drogi ekspresowej S3 po polskiej stronie i autostrady D11 w Czechach. Prezydent Duda mówił niedawno, że to połączenie mogłoby być gotowe za 5 do 6 lat, ale jak zauważyła w niedawnej rozmowie z Polskim Radiem politolog Martyna Wasiuta z portalu czeskapolityka.pl, Praga jest niechętna Trójmorzu. Czesi mogą się obawiać o swoją pozycję, która mogłaby być nieco marginalna z uwagi na to, że pomysł ten wychodzi z inicjatywy polskiej, z państwa, które jest większe terytorialnie i pod względem ludności. Po drugie, Trójmorze może być kojarzone z Międzymorzem z okresu
dwudziestolecia międzywojennego, w którym relacje polskie i czechosłowackie nie były najlepsze. Polska, jak wiemy, anektowała Zaolzie. Czechy mogą za to aktywniej włączyć się w pracę Grupy Wyszehradzkiej. Bliskość Słowacji historyczna i kulturowa prowadzi do tego, że Czechy czują się bardziej komfortowo w Grupie Wyszehradzkiej niż w jakimś innym tworze, który mógłby ewentualnie zagrażać wspólności Unii Europejskiej. Czechy chcą uchodzić jednak za państwo współpracujące, prozachodnie. Władze państw Grupy Wyszehradzkiej wspólnie sprzeciwiają się unijnym planom relokacji migrantów. Polska, Czechy, Węgry i Słowacja mają też wspólne interesy, jeśli chodzi o nowy unijny budżet. Różnice dotyczą jednak podejścia do Rosji oraz kwestii energetycznych. Oprócz spotkań z czeskim premierem i szefem Izby Niższej Parlamentu w Pradze, marszałek Marek Kuchciński będzie rozmawiał z przewodniczącym Senatu Milanem Sztechem i kardynałem Dominikiem Duką, arcybiskupem Pragi. To o czym, to wszystko o tym mówił Karol Darmoros. Czekamy na relację. Przypomnijmy, rozpoczyna ta dwudniowa wizyta się dziś po południu. A my teraz o tym, że nie ma jeszcze decyzji rządu w sprawie ustawy zezwalającej na budowę ogrodzenia wzdłuż wschodniej granicy Polski, mającej zabezpieczyć przed migracją dzików z innych państw. Zwierzęta te przenoszą wirus ASF, który dziesiątkuje hodowlę świń we wschodniej i centralnej Polsce. Ostatnie 109 ognisko choroby wykryto 4 dni temu w województwie mazowieckim. Ustawą w sprawie zapory zajmowała się wczoraj Rada Ministrów. Co z tego wyszło? O tym Michał Walczyk. Decyzję co do dalszych losów projektu ustawy dotyczącej budowy zapory podejmą członkowie rządu w ciągu kilku tygodni, zapowiedział wczoraj na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki. Zbierzemy zespół złożony z kilku ministrów, ponieważ były głosy, które przemawiały za budową zapory, a były też głosy takie, że ważniejsze są inne działania. Również środowiska rolnicze, środowiska wiejskie wskazują na różne elementy, na konieczność odstrzału dzików, na bioasekurację, ale też niektórzy są zwolennikami budowy tej zapory. ASF to wirus groźny wyłącznie dla zwierząt, ale tylko w ubiegłym roku na walkę z nim rząd wydał 140 Inwestycja spełni swoją rolę. Do tego ma powstać na terenach, w których występują bagna oraz las, co znacznie utrudni jej budowę. Ogrodzenie, jak mówię, trener piłkarski, twórca największych sukcesów polskich futbolistów. Złotego medalu na Mistrzostwach Olimpijskich 1972 roku i srebrnego medalu na Mistrzostwach Świata 1972 roku. Zwolennikiem budowy płotów wzdłuż wschodniej granicy przy obwodzie kaliningradzkim, Litwie, Białorusi i Ukrainie jest minister... To koniec z tymi sędziami, to kręcą, koniec, koniec. Na razie zostały przygotowane dokumenty ze strony Polski i EFSA wyda opinię ekspertyzy i wtedy będziemy to analizowali. W tym rocznym budżecie państwa na budowę ponad 1200-kilometrowego ogrodzenia wzdłuż wschodniej granicy przewidzie ponad 800 milionów złotych. Ma ono powstać w ciągu 4 lat. Decyzję rozważają też inne państwa Unii Europejskiej, jak Dania czy Niemcy. Powiedziała Rada Ministrów, rząd planuje 22 przeprawy na największych polskich rzekach, czyli na Wiśle, Warcie, Narwi czy Bilicy. Tylko niecałe 12% ankietowanych rozważa emigrację. Wynika z 8 edycji raportu Migracje Zarobkowe Polaków i to najmniej od 4 lat. Wśród osób, które chcą wyjechać, dominują te z pierwszym doświadczeniem zawodowym i w średnim wieku. Zakaz niedzielnego handlu 2 razy w miesiącu wszedł w życie w marcu i co ciekawe, Polacy dość łatwo przeszli nad nim do porządku dziennego. Z najnowszego sondażu dla Dziennika Rzeczpospolita wynika, że prawie 35% badanych ma dobre zdanie o nowych przepisach, a 1/4 jest przeciwna. Większość zwolenników wolnych niedziel mieszka na wsi i w małych miastach, a którzy przeważają przeciwne. A u nas to opinie zarządzające
chce prawidłowymi publikacjami siebie przez EPP. Rzeczywiście odnotowujemy duże wzrosty odwiedzalności w dni, które poprzedzają i następują w poniedziałek. Największy wzrost to sobota i po naszemu zdziwieniu poniedziałek. Generalnie rzecz biorąc, według danych za marzec nie odnotowaliśmy spadków. W kwietniu było troszkę inaczej, odnotowaliśmy kilkuprocentowy spadek odwiedzalności w naszych centrach, natomiast no, jest to spowodowane tym, że po pierwsze w kwietniu mieliśmy 4 wolne niedziele. Drugi powód jest taki, że klienci są lekko zdezinformowani. Po prostu jeszcze nie przyzwyczaili się do takiego programu. I mimo to, że informujemy oczywiście szeroko o tym, które niedziele są otwarte, które nie, to jednak te wieloletnie przyzwyczajenie do wszystkich otwartych niedziel powoduje pewne zamieszanie. Natomiast liczymy na to, że w niedalekiej przyszłości wszyscy się do tego przyzwyczają i te wzrosty piątków, sobot i poniedziałków po prostu wynagradzamy spadek niedziel. Czy w tej dni to też sklepy są otwarte, bo niektóre supermarkety na przykład wprowadziły taką zasadę, że do 23 pracują. No tak, to my jako centra handlowe wydłużyliśmy na próbę godzinę otwarcia. A tak, że te wszystkie piątki i soboty, nie tylko te, które poprzedzały wolne niedzielę. Natomiast nie znaczy, że wszędzie te wydłużone godziny będą pozostawały. Raczej będzie opierać się na danych dotyczących odwiedzalności, a także na opinia pojazdów. A tutaj to dostałyśmy wtedy, bo jeszcze teraz nie dostałyśmy tutaj za szefa. Trudno. Piątek, sobotę, to chyba ja nie wiele. Chyba nie ma do tego powodu. W tym krótkim okresie nie odnotowaliśmy taki Raczej liczymy na to, że Polacy... A widzę, to piątek, sobota jest dobrze. No, musisz z głową obracać tutaj jakimś radarem. No. Jeliurki, nie, a tutaj był list przedwczoraj, czy to nie, słuchaj, tak, że oczy mu się świeciły, tak się pomyślało, że dla tego, że mówiono, i tak, że ten król zatrafił się świeciły, i tak, że no może to był Borsu, ale nie taki modelny, nie ludzi, nie taki, że do psa podobny. A bo one te sarny są głupie, one stają właśnie się od pół drogi, bo one myślą, że to też może i wodoku jedzie dla nich przy jedzeniu, czy przy. Ale w Afryce, no, dobra, na razie. Wszystko. Niektórzy twierdzą, że tym, którzy chcą za zamkniętymi sklepami w niedzielę, nawet pogoda sprzyja podczasu, jak sklepy w niedzielę zamknięte. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, każda niedziela prawie słoneczna, piękna i można się cieszyć wspaniałą przyrodą i tym, że gdzieś na spacer się wybrać, a nie do sklepu. Z drugiej jednak strony są takie sklepy, które spokojnie moglibyśmy w weekend w niedzielę na przykład odwiedzić, tak meblarskie czy ogrodnicze, bo tam trzeba spędzić trochę czasu, patrzeć się, nachłonąć, zastanawiać, wymieniać. No, trudno to mieć, tylko i za, przeciw jest pewnie miastrzem, nie to będzie za to, to będzie szybko że radia kończy, to już nie ma reklam.